Dobra, to jest finalna wersja mojego DI mikroskopę, że tak to nazwę, do nagrywania filmików, jak coś sobie będę tam lutował, grzebał na płytkach od telefonów i nie tylko. I to jest zrobione z aparatu, z kamerki internetowej Microsoftu Livecam Studio. I ta kamerka jest połączona do obiektywu kupionego na AliExpressie za 70 zł. Bardzo tanio i ten obiektyw ma parametry 8 razy 130 razy. Zresztą zobaczcie, jak teraz będę ruszał tym pierścieniem na obiektywie. Odległość teraz jest od tej płytki 10 cm. I powiem wam, że no to już jest finalna wersja, już więcej nie wyciągnę. To, co chciałem, osiągnąłem, myślę. Chciałem taką jakość, która by mnie satysfakcjonowała i to mnie zadowala. Żeby nagrać jakiś filmik, jak coś tam, dajmy na to, wymieniałem. Jak widzicie, elementy widać zarąbiście. No i teraz przejdźmy sobie do takiego już podsumowania, ile pieniędzy potrzeba, żeby takie coś sobie w ogóle zrobić. Kamerka to zależy, no Microsoftu, Livecam Studio, no myślę, że tak od 100 się zaczynają okazje nieraz. Widziałem teraz nawet za 140 zł z pudełkiem, ze wszystkim. Ja kupiłem tą kamerę uszkodzoną, ale udało mi się ją naprawić i działa, jak widzicie, bez problemu. I kupiłem ją za 85 zł, ale że była uszkodzona, to jeszcze mi gościu opuścił 15 zł, czyli no jakieś 70 zł mnie za nią wyniosło to wszystko. Plus obiektyw, mówię 70 zł, no to wydałem na ten set, co teraz tutaj widzicie, 140, no 150 zł. W 150 zł się zamknąłem. Oczywiście jeszcze do tego mam taki statyw, który też kosztuje, ale generalnie można sobie taki obiektyw z kamerką jakoś samodzielnie zamontować, jak nie ma się takiego statywu do obiektywów. Na AliExpressie są też mikroskopy, które sprzedają Chińczycy, Eakinsy, jeszcze tam inne wynalazki, które, no, nie będę ukrywał, kosztują drogo. Bo takiego Eakinsa, jakiego ostatniego kupiłem z całym osprzętem, czyli to był obiektyw, ten dokładnie sam, co teraz tutaj jest podłączona ta kamerka Microsoftu. Statyw, taki ten stojak na ten obiektyw, plus cała ta matryca Eakinsa z pilotem, jeszcze oświetleniem LED-owym do tego, zapłaciłem no 560 zł. Za to wszystko wydałem. 560 zł. Za 560 zł już myślę miałbym, mógłbym już się przymierzać do jakiegoś takiego mikroskopu stereoskopowego, gdzie po prostu jest, w ogóle nie, to jest całkiem inny temat, nie będę tutaj już się rozwodził. Także też trzeba wydać na taki cyfrowy mikroskop z Chin sporo, a już nie mówię, jakie są drogie na Allegro czy tam OLX-ie. Chociaż no, o OLX-ie można sobie nieraz, są takie, widziałem też, którzy kupują po prostu z AliExpressa i sprzedają, bo nie wiem, chyba, może są niezadowoleni z jakości po niewiele większej cenie niż co jest na AliExpressie. Także jak komuś by się nie chciało czekać, a by trochę dołożył, to mógłby mieć taki sprzęt szybko. Tylko mówię, to są już pieniądze, no 500 zł. Przynajmniej trzeba wydać. I też mamy przeważnie 1080p. Moim takim docelowym targetem, marzeniem jest zbudowanie czegoś takiego, jak teraz tu widzicie, tylko w 4K, żeby to wszystko ciągło. A w 4K to już jest po prostu miazga. To już jest miazga. No, wyobrażam sobie, jak podłączam coś takiego pod telewizor 4K, który też mam. Także wtedy już mamy taką jakość.
Żugowa boli. Ale te 1080p w zupełności mi wystarcza. Jeszcze nagram filmik w ogóle, jak wygląda lutowanie, jak się cyna roztapia, jak to widać wszystko. Miało być krótko, 5 minut. Dobra, nie przedłużam. Macie pytania, piszcie w komentarzach. Ja już tą wiedzę, co zdobyłem podczas testowania tych różnych kombinacji kamerkami sportowymi i tak dalej. Zawsze wam coś doradzę. Ja kończę. Jeszcze tylko troszeczkę tutaj pobawię się tą płytką. Odwrócę ją na drugą stronę i w ogóle wam pokażę jeszcze na koniec, jak wygląda strona od strony lutów. Tak to macie. No generalnie jestem pozytywnie zaskoczony tą jakością, wiecie? Jeszcze lepsze oświetlenie, jakbym miał, to w ogóle już by była bajka. Ale widać to dobrze. Ja sobie to, jak wrzucę na YouTube'a, to obejrzę na telewizorze 55-calowym, jak to wygląda po prostu. To, co teraz nagrywam. Ale wiem, że już będzie dobrze. Wiem, że już będzie dobrze, bo już to widzę na laptopie tutaj, na programie, jak to wygląda. No i to było na tyle. Kończę nagrywanie. Pozdrawiam.